Herman Schmittendorf, Kolej Widza, serdecznie witam w naszym magazynie. Dzisiaj relacjonujemy z dworca w Bydgoszczy. Dworzec główny obecnie jest przeobrażony w sposób nowoczesny. Hasło brzmi połączyć historię z nowoczesnością. Zaraz dowiemy się, co to dokładnie oznacza, co tutaj się dzieje. Serdecznie zapraszam. Na początku lipca 2014 roku wyburzono stary budynek dworca kolejowego Bydgoszcz Główna. To nie pierwsza całkowita zmiana wizerunku tego miejsca. W 1870 roku u wylotu ulicy Dworcowej wybudowano pierwszy klasyczny dworzec kolejowy. W budynku znajdowały się kasy biletowe, odprawa bagażu oraz wejścia do podziemnych przejść na poszczególne perony. Mówiono wówczas o tak zwanym dworcu zewnętrznym, w odróżnieniu od widocznego w tle tak zwanego dworca wyspowego. Zlokalizowany między peronami budynek powstał w 1851 roku w związku z budową pruskiej kolei wschodniej z Krzyża i Piły, a później z Berlina do Królewca. W 1861 roku dworzec wyspowy został rozbudowany. Swoją siedzibę miała w nim dyrekcja kolei wschodniej, a później również restauracja i poczekalnia. W latach 1910-1915 po pożarze starego budynku zewnętrzny budynek dworcowy został odbudowany jako masywny gmach z krytym dachem namiotowym, wieżą i dużym zegarem. W takim kształcie budynek przetrwał do 1968 roku. Wówczas na jego miejscu powstał według ówczesnego rozumienia nowoczesności prosty, niski obiekt. W ostatnich latach budynek ten nie spełniał jednak oczekiwań. Kolorystyka holu głównego była pstrokata. W oczy wpadała mało gustowna mieszanina kiosków, plakatów reklamowych i dobudowanych barów szybkiej obsługi. Punkty gastronomiczne powstały również w tunelu prowadzącym na perony. Słaba wentylacja w tunelu sprawiała, że przykre zapachy nieustannie wisiały w powietrzu. Obecnie na miejscu zburzonego zewnętrznego budynku powstaje zupełnie nowy obiekt. Dzięki uprzejmości inwestora PKP SA oraz pani inżynier kontraktu dowiedzieliśmy się o szczegółach tego przedsięwzięcia. Pierwsze pytanie. Dlaczego stary budynek dworcowy został zburzony? Budynek nie nadawał się do adaptacji i spełnienia funkcji nowoczesnego dworca. W związku z powyższym został wyburzony. W realizacji jest budynek, który widać za mną. A przed nim, też za mną, widać pomnik ochrony przyrody, jakim jest platan. Platan zostanie zachowany, natomiast projekt dworca przewiduje otwarcie się na platana. I dla pasażerów, i dla innych ludzi, którzy zechcą odwiedzić to miejsce. Wokół platana będzie miejsce odpoczynku wraz z przejściem na peron, na którym stoimy, który jeszcze nie jest w remoncie, a który zostanie w kolejnym z etapów wyremontowany, doprowadzony do stanu, jaki jest przewidywany. Wizualizacja projektu pokazuje, o co chodzi z otwartością nowego dworca na platan. Pierwotnie plany przewidywały inne rozwiązanie, ale ostatecznie wybrano taki właśnie kształt. Z mojej lewej strony jest dworzec tymczasowy, kontenerowy, który w naszych planach przewidywany jest do likwidacji w okresie przełomu lipca-sierpnia, raczej w pierwszej części sierpnia, a wówczas w tym budynku za mną nowym zostanie uruchomiony częściowo poziom minus 1 dla obsługi pasażerskiej i poziom 0 również w zakresie obsługi pasażerów. Pozostała część będzie w robotach wykończeniowych. Budynek jest otwarty na platana, jak powiedziałam wcześniej. Będzie on dobrze widoczny z tarasu widokowego nowego dworca, na który wstęp na ten taras widokowy będą mieli nie tylko podróżni, nie tylko z budynku, ale z zewnątrz budynku. Można będzie wejść, pooglądać panoramę stacji. Taras widokowy jest tarasem pozwalającym spojrzeć na perspektywę stacji,
sąsiedniego budynku wyspowego, budynku historycznego, który widoczny jest z prawej mojej strony po części. Kawiarnia będzie w poziomie zero. I z poziomu zero będzie można wyjść tu, w obszar platana i zejść w dół, dostać się również schodami na poziom minus jeden do obsługi kasowej. Kasy będą w budynku głównym, na poziomie minus jeden, do którego będą prowadziły z poziomu zero schody ruchome, a także windy. Podobnie do tunelu. Z tunelu dla pasażerów będą windy na każdy peron, pozwalające osobom niepełnosprawnym przemieścić się, oprócz normalnych schodów, po których się chodzi. Tunel będzie jasny. W tunelu przewiduje się ruch pasażerski, przemieszczanie się schodami na perony, schodami do budynku, a także windami. Tunel będzie dla poruszania się pasażerów. Cała obsługa pozostała dotycząca usług, obsługa kasowa w poziomie minus jeden, jak powiedziałam, a reszta usług na poziomach zarówno jakiś fragment na minus jeden, jak i na poziomie zero dla pasażerów. Kiedy odwiedzaliśmy plac budowy, przy pracach zaangażowanych było około 300 pracowników. Ich ilość ma wzrosnąć nawet do 500. Nowy, bardziej funkcjonalny dworzec będzie miał powierzchnię użytkową ponad 6000 m2 i kubaturę przekraczającą 40 000 m3, to jest trzykrotnie większą od starego. Całkowity koszt projektu to około 197 milionów złotych, z czego około 120 milionów pochodzi ze środków unijnych. Wykonawcą pracy jest konsorcjum spółek Budimex SA oraz PW Lech. Autorem projektu jest przedsiębiorstwo organizacji inwestycji Alplan spółka z o.o. A czy pozostały po erze parowozów żuraw wodny będzie zachowany na swoim obecnym miejscu? Tego pani inżynier nie potrafiła jeszcze powiedzieć. Obecnie perony są bardzo niskie, bo na poziomie zaledwie 30 cm nad główką szyny. Nowoczesne pojazdy szynowe są dostosowane do normatywnej wysokości 55 cm. Z tego powodu perony 1, 2 i 5 zostaną podwyższone. Natomiast znajdujące się przy zabytkowym budynku dworca wyspowego perony 3 i 4 zostaną podwyższone około 10 cm. Poza tym perony będą wyposażone w ścieżki i specjalne oznaczenia dla osób niedowidzących. Czas pokaże, czy przy realizacji projektu nadal będzie możliwe pozostawienie pamiątki po parowozach. Są jeszcze inne unowocześnienia. Powstały funkcjonalne, estetyczne wiaty chroniące czekających na pociąg pasażerów. Zamontowano elektroniczne kasetony reklamowe. Plagotrony starego typu zostaną wymienione na nowe, dynamiczne. Obiekt zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Windy będą wyposażone w system informacji głosowej i oznaczenia w piśmie Braille'a. Bardzo praktyczną innowacją będą pętle indukcyjne, umożliwiające osobom niedosłyszącym, posiadającym aparat słuchowy, wysłuchanie komunikatów dworcowych. Stoimy na peronie numer 2, już peronie nowym. Pozostaje jeszcze podłączenie pewnych elementów nowego wyposażenia, natomiast na wyspowych peronach 3 i 4 praca w re. Trwa rewitalizacja dworca wyspowego. Przywrócona mu dawna świetność, dawny wygląd z XIX wieku. Takie jest zadanie i tak będzie wykonany. Co jest ważne, na peronie 3 i 4 będą po rewitalizacji słupy żeliwne. Tam już widać pierwsze początki ich wstawienia, bo w tej chwili jest peron 4 w realizacji. To, co będzie pod wiatą na tych peronach, będzie wszystko na historycznych słupach. To jest wejście do tunelu. Bo nie ma innej możliwości połączenia czy przejścia na peron 5.
no i kierunek, przejście z miasta i tak dalej. Jesteśmy nadal na peronie drugim, ale w innym miejscu. Po mojej lewej ręce widać budynek wyspowy historyczny z drugiego końca, od strony wschodniej. Widać jego szczyt już po rewitalizacji i ryzalit wschodni wzdłuż. Jak będzie to wyglądało? Oczywiście parter jest jeszcze niedokończony. W ramach rewitalizacji przywrócono przedwojenny, XIX-wieczny widok, wzór, rysunek ryzalitów, łącznie ze spadkami dachów. Jak Państwo spojrzycie na zdjęcia tego budynku sprzed roku, to zupełnie jest coś innego niż poprzednio. Przywrócony wyraz historyczny, odtworzone okna drewniane. Budynek czy projekt został uzgodniony z Miejskim Konserwatorem Zabytków i Miejski Konserwator Zabytków ma bieżącą kontrolę, pieczę nad realizacją. Wszystkie elementy, które są odtwarzane, podlegają oprócz odbioru nadzoru, czyli nas, podlegają również odbiorowi konserwatora. Jest osoba oddelegowana, która z nami bieżąco współpracuje. Na terenie dworca będą dostępne m.in. sklep spożywczy, księgarnia, salon prasowy, bistro, kawiarnia, a także apteka, drogeria, kwiaciarnia, sklep GSM i totalizator sportowy. Oddanie dworca do pełnego użytku jest przewidziane do końca 2015 roku. Wtedy uporządkowane będzie też połączenie peronów tunelem. Obecnie część starego tunelu jest w użytku, ale w okrojonym kształcie. Natomiast dojście z peronów na ulicę, zamiast przez zewnętrzny budynek dworcowy, odbywa się za pomocą dawnego tunelu pocztowego, który na czas trwania prac również został ożywiony. Jako dawny służbowy obiekt tunel pocztowy jest, jak widać, w wyśmienitym stanie. Pani inżynier oraz wszystkim korzystającym z tego dworca życzymy, żeby wszystkie plany się udały, a prace zakończyły w terminie. Nie tylko w Bydgoszczy trwają prace remontu dworca, również 100 km dalej na zachodzie w Pile podobne prace są w toku, a remont dworca w Łodzi nawet znalazł swoje miejsce w świeżo wydanej antologii wydawnictwa Literacka PKP Jazda. Magdalena Cybulska, dworzec Łódź Fabryczna w budowie. Pani Kogito, lubił pan zapewne podróżować pociągiem, wysiadać na nieznanych stacjach, wdychać w płuca obce powietrze, gubić się wśród wielu nóg i ramion. Pani Kogito, oto olbrzymia dziura w ziemi. Ona nie jest zbyt liryczna i nie powinno się pisać o niej wierszy. Podobno budują tutaj dworzec. Żałuję, że nie będzie pan mógł wysiąść na nowiutkim peronie, powiedzieć, nigdy wcześniej tutaj nie byłem. Pewnie pan by się zachwycił tym naszym XXI wiekiem, a może nie ma czego żałować. Nam podróżnikom maleńka stacyjka w zupełności wystarczy, byleby tylko na chwilę zniknąć z tego świata. Antologia po obu stronach Odry patriotycznie powstała nakładem kolejowego wydawnictwa Literacka PKP Jazda. Inicjatywa ta pod redakcją Piotra Koszczyckiego ponownie zaskoczyła swoich czytelników. Teksty polskich autorów powstały po obu stronach Odry, czyli po połowie w Polsce i po połowie w Niemczech. Doniosłe i tragiczne momenty historii polskiej, refleksje o przyrodzie, Bogu, sąsiadach i przyjacielach. To elementy tej cennej, nietypowej książki.
Druga nowa pozycja tego wydawnictwa to Meandry Szlaku Marcina Kowalczyka. Pięknie kopcąca lokomotywa spalinowa serii SP42 sygnalizuje, że mamy do czynienia z świetnymi opowieściami o powiązaniu kolejarza z jego maszyną. Na przykład o śmiertelnie chorym maszyniście Stefanie, którego myśli nawet w szpitalu wciąż kursują wokół jego ukochanego parowozu. Dla osób nie będących w kontakcie na co dzień z językiem kolejowym nawet dołączony jest słownik wyrazów fachowych. No i właśnie maszynista Stefan i jego ukochany parowóz. Jaka to jest lokomotywa, jak ona się nazywa, jaki to jest typ? Na to pytanie prosimy przysłać nam odpowiedzi na nasz adres e-mailowy redakcja@kolejwizja.pl. Wśród zgłaszających się do wylosowania mamy jedną pozycję tej pięknej książki, którą nam przekazała właśnie redakcja. Do dyspozycji naszych widzów, za co serdecznie dziękujemy. TY-3-2 pojawił się w całej krasie na widoku. Wspaniały, lczniący, czarny pochłaniec przestrzeni. Wielu pensjonariuszy domu wyległoby go podziwiać, hamował z gracją. Nagle Stefan stał. Medyczne wężyki pękły i odpadły od jego ciała. Chude nogi trzęsły się niemiłosiernie. Chemiczne ciecie wylewały się bezradnie na podłogę. Maszynista ku zdumieniu tłumu powoli brnął ku barierce balkonu. Oparł się o nią wyprostowany. Widzicie, jaki piękny mój kochany smok. Nikt nie był w stanie mu odpowiedzieć. Nawet lekarz dyżurny zamarł zdumiony. Pielniarkę powstrzymałem ręką. Nie zabierajcie mu tego, nie teraz, szepnąłem. Stefan wyciągnął rękę ku lokomotywie. Stefana zawsze zamknął oczy, odszedł na wieczną służbę. Rejdek 3-2 wracał tędrem do przodu, wyhamował jeszcze raz przed budynkiem. Uniosłem Stefana nad barierkę. Obsługa, dojrzawszy mój gest, pociągnęła za sznur gwizdawki. Wysoki dźwięk rozpaczy uderzył we mnie jak młot. Spadające łzy nie były w stanie rozpuszczyć sadzy, która osiadła na mych policzkach. W Niemczech również budynki dworcowe wracają do łask. Państwowy przewoźnik Deutsche Bahn potwierdził sensacyjne wręcz plany. W najbliższych latach szykuje się rewitalizacja bądź nawet budowa od podstaw do 350 dworców. Natomiast w pobliżu berlińskiego dworca ogród zoologiczny przygotowuje się techniczną rewolucję z udziałem pojazdów rodem z Poznania. Tuż za dworcem Berlin Zoo znajduje się służbowy parking autobusów miejskich berlińskiego MPK, w niemieckim skrócie BVG. Przy koparce widać mały plac budowy z niewinnie wyglądającą betonową płytą. Jednak obecność podsekretarza federalnego rządu wskazuje na to, że ta płyta ma szczególne znaczenie. To jest projekt indukcyjny, projekt ładowania prądem czterech nowych autobusów kursujących po określonej trasie. Jestem przekonany, że to może stać się wzorem dla innych miast, a nawet krajów. Przedmiotowe autobusy dostarczy znany producent z Poznania. W służbie mamy już autobusy firmy Solaris, ale to prawda, te cztery nowe pojazdy elektryczne również pochodzą od polskiego Solarisa. Jesteśmy bardzo zadowoleni z posiadanych już autobusów z tej firmy. Przy budowie elektrycznych pojazdów nasza współpraca również układa się dobrze. W użytku będą pojazdy typu Solaris Urbino 12 Electric, wyposażone w innowacyjny system Bombardier Prime Move, umożliwiający indukcyjne ładowanie baterii bez konieczności podłączania kabli. Działa to w ten sposób, że autobus podjeżdżając na przystanek czy w obszar tej stacji ładowania automatycznie włącza takie urządzenie pobierające prąd, opuszcza je na poziom jezdni z mocą 200 kW, a taka energia jest dostarczana do baterii znajdującej się na pokładzie autobusu. Co ciekawe, ten autobus ze względu na tą możliwość doładowywania energii podczas trasy, podczas pokonywania określonej pętli, nie potrzebuje dużej baterii, ponieważ co jakiś czas jest ta możliwość doładowania baterii.
Pierwszy taki projekt z udziałem poznańskich autobusów realizowany jest już w Brunszwiku i to z dużym powodzeniem. Elektrobusowe eksperymenty odbywają się w ramach pilotażowego programu badawczo-wdrożeniowego finansowanego przez niemieckie Federalne Ministerstwo Transportu. Pod hasłem Okno wystawowe elektromobilność rząd Niemiec dofinansowuje około 150 projektów w 4 wiejskich i miejskich regionach, uwzględniając różne środki transportu. Do berlińskiego projektu ministerstwo dołoży około 4 milionów euro. Uruchomienie 4 e-busów ma spowodować zmniejszenie emisji szkodliwego dwutlenku węgla o 260 ton rocznie. Braunschweig hat die Linie etwas länger. Linia w Brunszwiku jest dłuższa niż ta w Berlinie, ale w Berlinie prościej będzie zaprezentować gościom z zagranicy, jak to wszystko funkcjonuje. Taka jest właśnie funkcja okna wystawienniczego. Odważa się powiedzieć, że projekt nie zamknie się ilością 4 e-busów. Za 15, może 20 lat w Berlinie nie będzie już kursować żaden pojazd napędzany ropą czy benzyną. Napęd elektryczny będzie równie powszechny jak obecnie komórka czy internet. Na razie 7-tonowa płyta indukcyjna będzie osadzona i zabetonowana w fundamencie nowej stacji doładowywania. Szczelna osłona urządzeń zapewnia, że prace nie stwarzają zagrożenia dla pasażerów czy przechodniów. W trakcie trwania projektu naukowcy z Technicznego Uniwersytetu w Berlinie mają zbadać m.in. potrzebny czas ładowania, potrzebną pojemność akumulatorów oraz potrzeby energetyczne ogrzewania i klimatyzacji autobusów. Berlińskie e-busy mają kursować od lata 2015 roku między dworcem Zoo oraz dworcem Südkreuz. Niewykluczone, że w przyszłości w system Prime-Move będą wyposażone także tramwaje. Ostatnio w Berlinie otwarto nowe linie tramwajowe z naziemnymi przewodami trakcyjnymi. Nie likwidowałbym ich, ale w przypadku budowy nowych linii zastosowałbym system indukcyjny jako sposób zasilania prądem. Komunikacja przyszłości będzie wyglądać inaczej niż obecnie. Pojazdy elektryczne są czyste i ciche. No właśnie. Czy niezbyt ciche? Czy nie stanowi to zagrożenia dla przechodniów, którzy mogą po prostu nie słyszeć zbliżającego się pojazdu? Będziemy zmuszeni doposażyć nasze pojazdy elektryczne w taki sposób, żeby wydawały z siebie chociaż umiarkowany dźwięk sygnalizujący, czy pojazd jest w trakcie przyspieszania, hamowania, czy jazdy przy stałej prędkości. W tym temacie jesteśmy w trakcie zawierania międzynarodowych ustaleń. Zastosowany będzie generator dźwięku imitujący szum pojazdu przy prędkości 20 km na godzinę. To jest rzeczywiście potrzebne, bowiem pojazd elektryczny nawjeżdża szybko i bezszelestnie. Zmiany już się dokonują. Będziemy wprowadzać coraz więcej e-busów. Wychodzą one z etapu eksperymentalnego i staną się normalnym, standardowym środkiem transportu miejskiego. A o co chodzi w temacie ogłoszonej w tych dniach dworcowej ofensywy niemieckich kolei? W ostatnich latach Deutsche Bahn zmniejszała sieć dworców. W około 100 miastach Niemiec nie zatrzymuje się żaden pociąg dalekobieżny. Lukę tę wykorzystali operatorzy autobusów dalekobieżnych. Nowy program zakłada, że dla 2 milionów Niemców powstaną nowe dworce w ruchu regionalnym. Ruch dalekobieżny ma się dodatkowo otworzyć dla 5 milionów mieszkańców. Z kilku tysięcy propozycji grupa ekspertów DB wybierze 350 lokalizacji dla nowych przystanków. Zaplanowane inwestycje sięgają 12 miliardów euro. Symulacje zakładają, że na każdej nowej stacji przybędzie około 350 nowych pasażerów dziennie. Program ma generować 50 milionów dodatkowych podróżnych rocznie. Wydatki mogą się więc szybko zwrócić. Landy zgodziły się w połowie pokryć koszty budowy nowych dworców. Do 2030 roku pociągi dużej prędkości ICE mają wykonać 150 kursów dziennie więcej niż obecnie. Nowa sieć Intercity ma być zasilona przez zakup 120 nowych pociągów dwupiętrowych. Na dzisiaj to jest już wszystko w naszym magazynie. Do następnego razu. Do widzenia.